Cześć i czołem, kluski z rosołem, mówi Paulina Lipiec. Witam Was bardzo serdecznie w 93. odcinku podcastu o bobrach. Tylko żartowałam. Oczywiście to nie jest podcast o bobrach, chociaż bobry są niesamowite. Pasjonuję się ostatnio bobrami, przeczytałam już Wikipedię po polsku i Wikipedię po angielsku o bobrach, i obejrzałam kilka filmów na YouTubie i okazuje się, że bobry są najbardziej fascynującymi zwierzętami na Ziemi. To jest niesamowite, jak oni razem pracują, jak małe dzieci bobry, bobrzątka, razem z rodzicami budują tamy. No, ale o zwierzętach, a szczególnie polskich zwierzętach, możemy sobie tutaj porozmawiać może innym razem. Do tego odcinka zaprosiłam osobę, którą być może już znacie z internetu, a konkretnie z YouTube'a. Dave'a z Ameryki. Pewnie gdybym nie była leniwą bułą, to teraz pisałabym doktorat na temat tożsamości osób polskiego pochodzenia, które wychowały się za granicą. Ten temat jest dla mnie prawie tak pasjonujący jak bobry. Sama żałuję, że moja rodzina nie była zbyt mobilna. Wszyscy mieszkali na Lubelszczyźnie i nigdzie nie chcieli się przeprowadzić. Nie są też poliglotami. Ale w ciągu swojej kariery nauczyciela spotkałam bardzo wielu studentów, którzy właśnie wychowali się za granicą, którzy mieli jakby podwójną tożsamość. Byli na przykład i Polakami, i Amerykaninami, i Polakami, i Niemcami, i Polakami, i Kanadyjczykami. Takie osoby zawsze były dla mnie bardzo ciekawe i bardzo chętnie z nimi rozmawiam. Więc pomyślałam, że być może wśród Was, wśród moich słuchaczy, też są dzieci Polaków albo potomkowie, czyli descendants Polaków. Dave jest właśnie taką osobą i na swoim kanale na YouTubie opowiada o różnych rzeczach, które dzięki tej perspektywie osoby dwukulturowej może zauważać i w Ameryce, i w Polsce. Jakby miał specjalne okulary do dostrzegania czegoś, czego osoba jednokulturowa nie widzi. To jest naprawdę zabawne. Nie będę opowiadać jego historii za niego. Sami posłuchajcie, co Dawid ma do opowiedzenia. Zapraszam na odcinek. Witaj, Dave, w podcaście. Bardzo się cieszę, że zdecydowałeś się wziąć udział. Dzięki. Porozmawiamy trochę dzisiaj o Twojej działalności na YouTubie, ale generalnie bardzo mnie interesuje, jak to się stało, że Ty stałeś się takim specjalistą od Ameryki dla Polaków na YouTubie i jak to się stało, że mówisz po polsku? Okay, jaka jest Twoja historia? To może zaczniemy od tego, czemu mówię po polsku, jak to się stało. Wiesz, ja po prostu od dzieciństwa mówię po polsku i się urodziłem w Polsce i miałem 5 lat, prawie 5 lat, jak wyjechaliśmy z Polski do Stanów. No i po prostu na początku mieszkaliśmy w polskiej dzielnicy. Oczywiście w domu rozmawialiśmy po polsku i wiesz, czasami ludzie myślą, że jak jesteś imigrantem albo jesteś z Polski i potem wylecisz do Stanów, to tak nagle już nie jesteś Polakiem, ale przez pierwsze 10 lat byliśmy bardzo polscy i potem tak powoli to się zmieniało, żebyśmy tak nabrali inne nawyki albo nawet powiedzmy te słowa, które używamy, mimo że rozmawiamy po polsku, niektóre po prostu mamy tak jak
żartuję, że to jest inny dialekt, bo używamy angielskie albo amerykańskie słowa w trakcie mówienia po polsku, ale po prostu zawsze to było ważne dla mnie, jak byłem młodszy, mieszkałem w polskiej dzielnicy w Filadelfii, często przylatywałem do Polski i widziałem, że młodzi ludzie też mówią po polsku, bo dla mnie zawsze polski był język dla starych ludzi, bo tylko widziałem starszych ludzi, którzy mówili po polsku i to zawsze był taki dodatkowy język, taki, wiesz, że to nie był taki potrzebny, ale jak ja przylatywałem do Polski w latach 90., to wtedy nikt nie rozmawiał, nikt nie mówił po angielsku i wiesz, ludzie tylko mówili po polsku. To oczywiście musiałem, widziałem, jakie to jest ważne i chciałem być część tej kultury, chciałem być część tego świata. No, to... Czyli jako dziecko imigrantów nie wstydziłeś się tego, że twoja rodzina pochodziła z Polski? Bo wiem, że jest, albo przynajmniej był, może już nie w twoim pokoleniu, ale może generacja wcześniej, taki kompleks Polaka w Ameryce, kompleks tego, że większość rodzin, które przyjeżdżały na początku XX wieku do Ameryki, to były rodziny robotnicze, które chciały się bardzo integrować i zapomnieć o polskości. Tak. Ty nie czułeś. Nie, wiesz, ja myślę, że no może czułem wstyd, ale dopiero później. Ale myślę, że to, co ty mówisz, to było tak już tak, powiedzmy, jak były te wojny światowe, albo wcześniej. Na przykład miałem sąsiada, jak mieszkałem w Pensylwanii, on miał na imię George Bush. Ale tak naprawdę to jego nazwisko, wiesz, ten George Bush był stary, on miał tak 90 lat, 80 lat, a jego ojciec przypłynął z Polski. I tak naprawdę mieli nazwisko, nie wiem, Bushowicz albo Bushowski i potem oni tak, nie, okej, będziesz Bush. I wiesz, i zmienili to nazwisko od razu, jak on przypłynął tam do nie wiem, do Nowego Jorku albo gdzieś. I właśnie jego ojciec nigdy z nim nie rozmawiał. Nikt z nim nie mówił po polsku, właśnie przez to, że on chciał, żeby oni byli Amerykanami. Ja myślę, że dzisiaj jest trochę inaczej. Przynajmniej może niektórzy ludzie tak mają, ale myślę, że większość imigrantów tak nie mają. Też to były inne czasy dawniej wtedy i myślę, że może Amerykanie może też tego chcieli albo oczekiwali, ale teraz jest inaczej. Myślę, że przez to, że mieszkałem w takiej polskiej dzielnicy, gdzie było dużo Polaków, to było trochę dyskryminacji i ludzie właśnie nas nie lubili przez to, że było nas tak dużo. Ale i dopiero z czasem może czułem taki wstyd przez to, że ludzie, wiesz, nas wyzywali. Mówili stupid Polaks albo go back to Poland, takie rzeczy. To wiesz, przez to, że mieszkałem w takim miejscu, gdzie było tak dużo Polaków, to odczuwałem, że ludzie po prostu nas nie lubili albo nie chcieli, żebyśmy tam byli, że myśleli tak jak, ach, jeszcze jeden Polak, ile ich tutaj jest? To może takie odczucie. A potem później, jak się stamtąd wyprowadziłem, to przeważnie ludzie w Stanach nigdy nie spotkali Polaka w życiu. To jak mnie spotykali, to oni tak, wow! You're Polish? That's awesome. Ja tak, co? Czemu to jest awesome? Dlaczego? No, ale właśnie, co tacy ludzie, którzy właśnie nie mieszkają blisko Polaków, nie mieszkają w polskich dzielnicach, myślą o Polakach? Oglądałam jedno twoje wideo, gdzie mówiłeś, że nic nie myślą. Nie, dokładnie, nic. Ja nie wiem, to było tak samo, jakbym powiedział, zapytał Polaka, tak jak, a co wy myślicie o ludzi z Ugandy? Albo z Urugwaju? No co o nich myślisz? Myślę o nich przez perspektywę kontynentu. A co to znaczy? No właśnie, nie wiem. Jak myślę, ale nie, Urugwaj w sumie jest trochę inny, ale Ameryka Południowa, myślę Latynosi, oni wcale nie są tacy Latino, jak na przykład Salwador, nie? A mniejsza z tym. Może, ja też nie wiem. I właśnie o to chodzi. Wiesz, że ludzie czasami mówią tak, o, ludzie w Stanach nie wiedzą, gdzie jest Polska. A ludzie w Polsce nie wiedzą, jaka jest różnica między Florydą i Kalifornią. Oni myślą, że to jest to samo miejsce praktycznie czasami. Mm-hmm. No wiesz, ale tak, ogólnie ludzie nie wiedzą nic o Polsce, oprócz Polish jokes. Bo nie wiem, czy wiesz o tym, że w Stanach mamy żarty o Polakach. Tak samo jak są żarty o blondynkach,
To jest prawie to samo, tylko o Polakach, że Polacy są głupi, że to jest ten stereotyp. I to jest bardzo stary stereotyp, ale myślę, że nikt nie wie, czemu tak jest, ale każdy zna te żarty. No to jest trochę, dla Polaków jest na pewno smutne, bo my mamy naszą dumę, nie? Proszę tak źle o nas nie mówić. A przynajmniej nie jest tak źle, jak ludzie z Kazachstanu, wiesz, przynajmniej Borat nie zrobił, wiesz, to o Polsce, wyobraź sobie, jak to było wtedy. Albo jak oni tam mają w Kazachstanie, mają przesranę po prostu. Bardzo dobrze to określiłeś, mają przesranę. Ale oni już teraz zmienili strategię, w sensie chyba patrzą na te firmy jako promocję Kazachstanu. No, pewnie tak. Nie. No, czemu nie? Naciągane trochę, ale okej. Okay. Tak. Ale przez Borata na przykład wszyscy znają frazę jak się masz. Tak, dokładnie. Tak cóż, jest. Chociaż tyle. Ty jak zaczynałeś swój kanał, to przyjechałeś do Polski, prawda? Zamieszkałeś w Polsce. Dlaczego? Tak. Co robiłeś w Polsce? A moja siostra tam mieszkała, ona tam studiowała medycynę i byłam trochę zazdrosny. Zawsze tak mi się marzyło, żeby mieszkać w Polsce. Ludzie mają the American dream, ja miałam the Polish dream. To było takie, zawsze chciałam mieszkać w Polsce, żeby tak jak poczuć tą polskość, the Polishness, jak ja to, na to mówię, żeby zobaczyć, jak to naprawdę jest w Polsce i żeby tam żyć jako, wiesz, bo często przylatywałam na wakacje, ale to nie jest to samo i chciałam zobaczyć, jak to jest, żeby być tak prawdziwym, dorosłym człowiekiem w Polsce. I na początku tylko przyleciałem na kilka miesięcy, a potem zostałem. Mi się spodobało, oprócz pogody. Ale ogólnie było bardzo fajne doświadczenie i jestem bardzo wdzięczny, że mogłem pomieszkać w Polsce. Tak. Czyli Polska spełniła twoje oczekiwania? Rozczarowała cię albo pozytywnie cię rozczarowała? Coś było takiego, co cię zadziwiło? Bo miałeś kontakt cały czas. To nie jest tak, że to jest, nie wiem, ojczyzna twoich dziadków. Nie, cały czas miałeś kontakt. Tak, wiesz co, miałam różne fazy w swoim życiu, że jak byłam nastolatkiem, to tak jak Polska dla mnie było takie zajebiste miejsce przez to, że to było tak jak, wiesz, mogłeś robić, szczególnie w tamtych czasach, to było tak lata 90. albo 2000, rok 2000 i wiesz, to przylatywałam, byłam nastolatkiem, wiesz, to tak jak każdy chlał alkohol, ja tak, wiesz, w Stanach to w ogóle tak jak jest trudno dostać alkohol, a w Polsce to było tak, idziemy na jakąś imprezę. Ja tak, wow, fajnie, tak nigdy nie chodziłem na imprezy w Stanach, to dla mnie to było takie fajne i ogólnie mi się podobało. I potem miałam taką przerwę, tak chyba 7 lat i wróciłem do Polski, jak miałam tak 23 lata chyba. I wtedy byłam zaskoczony, bo tylko znałem Polskę przez moje doświadczenia z rodziną albo ze znajomymi. I byłam zaszokowany, że Polska, jakby już byłam dorosłym, że Polska jest takim bardzo formalnym krajem i że ludzie są tacy bardzo zamknięci. Tak jak ja nie wiedziałam, że trzeba mówić na ludzi pan i pani. Ja tak nigdy na nikogo tak nie mówiłem, nawet z Polakami. Zawsze mówiłem na nich ty. Okej, może mówiłem na przykład pan Paweł, ale było tak, ej, cześć pan Paweł, jak tam u ciebie? Tak się rozmawiałam, ale nie wiedziałam, że mówisz jak tam u pana, albo coś takiego. Ja byłem zawsze, ludzie żyją tak? To jest ich normalne życie? Oni są zmuszeni, że nie mogą powiedzieć ty? Tak szczególnie, żeby tak przetłumaczyć na angielski, tak jak hey, you can't call someone you. Albo, że nie można powiedzieć cześć. To było szokujące dla mnie, że nie można mówić cześć do ludzi, których nie znasz. Ja byłam, ja tak, co tutaj się dzieje w tym kraju? Że nie może, wyobraź sobie tak, że saying hi is rude. To jest mind blown. To wiesz, ja byłem zaskoczony, to mi się w ogóle nie podobało i tak czułem się, że byłam tak, że nie mogłem być sobą, nie mogłem mówić tak, jak chciałem i potem się, ja rozmawiałam z ciocią, ja tak, to zaraz, to zawsze muszę mówić pan i pani zawsze? I tak, tak. Ja powiedziałam, a kiedy można przestać? I tak, no wiesz, jak z kimś się napijesz wódkę, to tak, okej, dobra, to ja zawsze będę miał wódkę ze sobą. Jak kogoś spotkam, to z nimi się napiję wódkę i potem będziemy na ty. Albo, że nawet jest taki, i było zaskoczone, że tak jak musisz
więcej myśleć. Że w Stanach wchodzisz, mówisz, hey, what's up, man? A w Polsce jest tak, czy zaraz, czy powiedzieć na niego ty, czy powiedzieć pan? Czy powiedzieć cześć, czy powiedzieć dzień dobry? Szczególnie z młodymi ludźmi, albo w twoim wieku. Tak jak, to jest jak jeszcze jedna warstwa życia, które po prostu nie potrzebujemy. Po co mi to? To mi się nie podobało. Ale jak wróciłem, jak już byłem starszy, miałem tak ponad 30 lat i Polska też się dużo zmieniła, to byłam, powiedzmy, trochę zaskoczony w pozytywny sposób. Myślę, że my jako Polonia, szczególnie w Stanach, przez to, że to jest tak daleko, albo w Kanadzie, to czasami myślimy, że tak Polska nadal jest taka, jak była w latach 80., jak wylecieliśmy, to wiesz, czasami ludzie nie oddają i nadal, na przykład mam znajomego, ojciec znajomego i ten ojciec mieszka w Stanach od lat 70. i chyba był w Polsce jeden raz w 1994 roku i nadal głosuje. I nawet nie wie, jak Polska wygląda. I musi bronić Polski przed komunistami, tak, nie? Tak, dokładnie tak jest. Tak jest, dokładnie tak jest. To jest problem, że bardzo dużo Polonii tak już nawet nie chce wrócić do Polski, nie planuje nawet na emeryturze. Mają wszystko, znajomych, dom, pracę, wszystko zbudowane w Stanach, ale walczą o Polskę niekomunistyczną. Tak. Ale to jest inny temat. Bardzo długi. A czy poczułeś się inny, kiedy byłeś w Polsce? Na przykład jest dużo stereotypów o Amerykanach, którzy są bardzo otwarci, uśmiechnięci i Polacy podchodzą do nich z rezerwą. Dlaczego się tak dużo uśmiechasz? Nie? Spotkałeś się z czymś takim, że nie jesteś stąd? Wiesz co, tak, szczególnie jak miałem tak 23 lata, tak, jak wróciłem do Polski, to wtedy tak, bo po pierwsze ja o tym nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem o tym i to było szokujące dla mnie. Pamiętam, że mój pierwszy tydzień w Polsce, moja babcia mi powiedziała, no wiesz, Dawidku, u nas to nie jest takie popularne to uśmiechanie. Ja tak, co? Ona chyba zwariowała. A potem później, jak byłem w Polsce przez miesiąc albo dwa, to tak, ona poważnie mówiła. Ale myślę, że to się zmienia. A to też było w małym miasteczku. Myślę, że na przykład teraz mieszkałem w Warszawie przez wakacje. I to jest inny świat. To wiesz, ja tak zawsze pod tym względem narzekałem na Polskę. Ja bardzo lubię Polskę, uwielbiam Polskę i Polaków. Sami, to jest moja ojczyzna, to są moi ludzie. Ale jestem Polakiem, to muszę narzekać. To wiesz, zawsze narzekałem na właśnie to, że ludzie są tacy zamknięci. Że w ogóle takie słowo istnieje, żeby być otwarty i zamknięty. Nikt tak nie mówi po angielsku, że być open albo closed. Nigdy nie słyszałem takiego czegoś. A po polsku to nawet macie słowa na to, tacy jesteście zamknięci, że musicie to określić. Ale muszę ci powiedzieć, że bardzo dobrze ci idzie narzekanie. Oglądałam kilka takich wideo, gdzie narzekasz, pełna profeska. Ja, tak jest. A czy przywiozłeś sobie na przykład, albo jeszcze inaczej, czy masz jakieś takie, może nie tradycje, ale nawyki amerykańskie, które zawsze, amerykańskie i polskie, na przykład, że w domu zawsze chodzisz w kapciach, nigdy w butach. Jak nie wiem, we Friends wszyscy noszą adidasy i kozaki w domu, w ogóle absurd. Nosisz kapcie? Nie, ja zawsze, nie, oczywiście, że nie. Szczególnie na Florydzie jest za gorąco, żeby nosić kapcie. To jest za gorąco. Przecież zobacz, jest, jaka pogoda jest. Wiesz, dzisiaj jest tak chłodniejszy dzień, bo było tak 30 stopni wczoraj. Dzisiaj to na szczęście mamy, ile mamy, 20? Nie, 19 stopni. Wreszcie jest chłodniej. To tutaj jest ciągle mega gorąco. To wiesz, kapcie nie. Ja w butach chodzę, ja pamiętam jak byłem mały, to tak jak wiesz, moja mama, tak jak czułem się jak w gułagu, tak jak gułag bez butów, że tak nie, tutaj chodzimy bez butów, tutaj w kapciach tylko, nigdy nie można w butach i tak czułem się tak jak, wiesz, mieszkam w domu z Stalinem i po prostu, wiesz, on nienawidzi butów
I jak już się wyprowadziłem z domu, to ja tak, ja nigdy nie będę zdejmował moje buty. Ja będę chodził w butach w domu ile chcę. Nikt mi już nie powie, że nie mogę nosić butów w domu. To jest moje życie i będę żył tak, jak ja chcę. To teraz chodzę w butach w domu, ale to specjalnie zmieniłem, bo to mi się nie podobało. Ale na przykład ja myślę, że raczej jem obiady tak jak w Polsce, że jem tak jak większe danie wcześniej, tak o 12, 1, 2, 3 może, po południu oczywiście. I wieczorem może taką małą kolację. Myślę, że w Stanach to przeważnie jedzą obiad tak o 6, 7, 8. I teraz mieszkałem w Hiszpanii też, tam oni jedzą. Ja nie wiem, czy to jest obiad, czy kolacja tak naprawdę, ale to jest taka, powiedzmy... Bardzo późne, nie? Tak, o 10, 11, ale myślę, że to jest raczej kolacja, ale i tak, to jest takie tłuste rzeczy oni tam jedzą, to wiesz. Mhm. Jak oni mogą spać? Na pewno mają koszmary. Oni chodzą spać o 2, 3, to wiesz, to nie jest tak, że oni chodzą spać od razu, nie. To też jest różnica. Koszmary, no może. Ale nie wiem, nie jestem pewny w tej chwili, bym musiał o tym pomyśleć. A obchodzisz imieniny? Wiesz co, ja zacząłem, bo ja sprawdziłem, kiedy mam imieniny. To jest chyba 1 marca albo coś takiego. I jak byłam w Polsce, to zrobiłam imprezę na moje imieniny. Tak nigdy tego wcześniej nie zrobiłem. To pomyślałam tak jak, postaram się być nawet bardziej polski, że mogę sobie zrobić wąsy i będę obchodzić imieniny. Powiedz mi. Wąsy, idealnie. I jeszcze muszą być paluszki. A, no tak. Miałeś jajka w majonezie, albo śledzia, albo ogórki. Tak, tak. No, oczywiście ogórki, tak, i jajka, tak. No. Jak myślisz, czego Polacy mogliby się nauczyć od Amerykanów w takim stylu bycia? Wiesz co, rozmawiałam właśnie z uczniem, bo jeszcze nadal mam uczniów z angielskiego online. I rozmawialiśmy o tym i wiesz, bo oczywiście łatwa odpowiedź jest, żeby być bardziej otwarty. Okay, to mogę powiedzieć, ale myślę, że to jest coś głębszego. Myślę, że to jest na przykład jak patrzymy na negatywne rzeczy. Na przykład rozmawialiśmy o tym, jak ludzie obchodzą Dzień Niepodległości w Stanach i w Polsce. I w Stanach to jest impreza, są fajerwerki, są grille, jest zajebisty dzień. Każdy świętuje. A w Polsce to jest tak najnudniejszy dzień na świecie. Tak, nikt nic nie robi, nie ma imprez, tylko siedzą, to jest tak nudno. I mój uczeń powiedział, że no wiesz, bo to jest przez to, że była różnica w historii. Wiesz, w Stanach to było wiesz, bardziej, że wygrali tą wojnę i tak dalej, a w Polsce to było tak ponad 100 lat niewolności, że pod zaborami i były te wszystkie rzeczy w trakcie, wiesz, jakieś rewolucje nieudane i to i tamto, bla, bla, bla. Ja powiedziałam tak, ale to nie jest dzień rozbiorów, to jest dzień niepodległości. To czemu świętujemy niepodległość i myślimy o przeszłość? Zamiast myśleć o przyszłość albo co mamy teraz, to będziemy skupiać się na tych złych rzeczach, które się stały dawniej. I to jest bardzo polskie, myślę. Żeby zamiast, wiesz, bo to życie jest takie, że to nie jest to, co ci się stanie, to jest jak zareagujesz na to. I czasami mi się wydaje, że polska kultura jest taka, że zamiast myśleć do przodu, żeby jak możemy to poprawić, polepszyć, to ludzie ciągle myślą do tyłu, tak, co było tak okropnie. Ja, nawet jak byłem mały, miałem tak 6-7 lat, słyszałem o obozach koncentracyjnych. Jak miałem 6 lat, czekaj w kolejce cały dzień, bo nic nie było i potem jacyś starzy ludzie musieli stać jak pół dzień i potem się wymienili z nimi i tak dalej. I rozbiory, wojny, tak dalej. Tak, ja to rozumiem, to jest ważne. Historia jest ważna. Ja studiowałem historię, uwielbiam historię i każdy powinien znać historię, ale mi się wydaje, że to jest postęp. Nie, masz być smutny cały czas. Wszystko jest smutne. Przeszłość jest smutna i przez to jesteśmy smutni teraz. I masz żyć w smutności. Nie możesz się uśmiechać. Wszystko jest smutne. To jest nasza kultura. Tak. To mi się nie podoba. Rozdrapywanie ran. No. Mm-hmm. Tak.
No cóż, mnie się jeszcze, wiesz, co bardzo mi się podoba w Amerykanach, co myślę, że też powinniśmy trochę skopiować, to jest przedsiębiorczość. Jak ci nie idzie jeden biznes, to otwierasz drugi. Od razu myślisz, jak, w jaki sposób tutaj mogę w kryzysie zarobić pieniądze. A Polacy albo Europejczycy jest, o, kryzys, dajcie pieniądze z rządu. Może, ale myślę, że Polacy, wiesz, to jest, ja nie wiem, mi się wydaje, że Polacy są tacy sprytni, wiesz, i przecież kombinowanie, tak, przecież istnieje takie słowo, żeby kombinować, jak ludzie żyli w trakcie komunizmu i wcześniej, przecież nic nie było przez długi czas, a ludzie sobie dawali radę i mieli rzeczy i, wiesz, kombinowali. Może przez to, że życie jest łatwiejsze teraz, to może ci młodzi ludzie nie wiedzą, co to znaczy. Ja pamiętam, moja babcia zawsze miała tam, wiesz, jakieś słoiki. Zawsze miała wszystko. Oni to po prostu, wiesz, nawet hodowali swoje warzywa. I to jest, a mi się wydaje, że młodzi ludzie w ogóle nie mają pojęcia. Nie wiedzą, jak zrobić nalewkę nawet. Wiesz? Może to jest pomysł na dobre wideo, jak zrobić dobrą nalewkę. A to nie dla Polaków, bo kto cię ogląda? Młodzi ludzie się oglądają, nie? Tak. Może ja zrobię takie lekcje dla obcokrajowców. No, oczywiście, no. Że tak. No. I potem będzie, że Paulina uczy pić alkohol. Przecież ja, to ma sens. Jak uczysz polski język, to musisz uczyć polską kulturę. Dokładnie. Lekcje z narzekania, lekcje z picia. Tak. Jak urządzić dobre imieniny? Już mam tyle. Tak. Okej, okay, dobra. Mam dla ciebie kilka słów, które jestem bardzo ciekawa, czy je znasz. Dobrze. Powiem ci słowo, a ty po pierwsze powiesz mi, czy jest stare, czy jest nowe. Mhm. A potem powiesz mi, co to znaczy, jeśli wiesz. Okej. Okay. Dobra. Co znaczy ale beka? To jest nowe słowo i znaczy ale śmieszne. O, dobra, to było to łatwe. Znaczy, żeby się śmiać. Żeby tak. No. Ja pamiętam, że pierwszy raz to widziałem chyba 5 lat temu, bo był taki, zacząłem śledzić różne strony na Instagramie z memami i tam pisała ta nazwa tej strony, to było tak Becca z neta albo coś takiego. Ja myślałem, że to było kogoś imię, bo jest taki Rebecca i to jest skrót Becca. Ja myślałem, że to jest taka, o, jakaś dziewczyna, która ma na imię Becca i ona jest neta, to okej, okay, wiesz, to ma sens. I potem się dowiedziałem, że nie, to jest, żeby się śmiać. To tak, a, okej. Okay. No dobra, to było łatwe. Okej, okay. Czy wiesz, co znaczy lampucera? To jest jakaś głupia dziewczyna i to jest chyba stare słowo. Tak, ale to nie jest głupia dziewczyna, tylko to jest stara kobieta, która robi duży makijaż, żeby wyglądać młodo. Okej, tak. Stara lampucera. A to jest stare słowo, nie? Stare. No, tak. Dobra, kiedy powiesz sztos? Mi się wydaje, że to jest nowe słowo i to jest chyba szacunek. To znaczy, mów. Albo zachwycenie, ale nie wiem. Tak. Wow, sztos. Aha, tak. Bo może przeciwieństwo masakry, ale teraz masakra jest bardzo uniwersalna. No tak. Czy słyszałeś kiedyś słowo Hundsfot? Nie. Ja nie wiem. Czy ktoś to mówi po polsku? Już teraz nie, ale myślę, że w latach 60. jeszcze. Aha. To jest jakieś niemieckie? Nie wiem. Brzmi niemiecko? Tak. Hundsfot. Może. Tak. To jest niegrzeczne dziecko. Aha. Niegrzeczny chłopiec. Nie, to nie uważasz, że to jest niemieckie? Albo to brzmi, to jest bardzo Hundsfot. Tak, ja, das Hundsfot! Albo coś takiego. Stawić jakiekolwiek słowo i powiedzieć je z takim, wiesz, nerwem. Tak sobie wyobrażam Niemców. O Boże. Wiem, że dużo Niemców słucha, więc na pewno będzie im bardzo miło. Okej. Okay. Na propsie, albo propsować. Znaczy, to jest nowe, a to jest z angielskiego. To give someone props, to znaczy, żeby tak powiedzieć, o, fajnie, albo super, żeby kogoś, wiesz, tak. Tak.
Dokładnie. Okej, i jedno ostatnie słowo, którego ty używasz w swoich filmach, to przynajmniej tak, jeśli dobrze pamiętam, Franca. Tak, tak. Wiesz co, ja chyba nawet nie wiem, co to jest. Moja babcia tak mówiła i też takie stare, zawsze jakieś stare kobiety to mówią, żeby obrazić jakąś inną kobietę. Tak, co za Franca? Tak, ja tak, ha? Tak, ja nie jestem pewny, co to jest. Jakbyś to jakby nie wiem. Czyli taka może przebiegła kobieta, na przykład kobieta, która ukradła drugiej kobiecie męża. Okej, rozumiem. Więc coś negatywnego w każdym razie. No dobra, to teraz jeszcze na koniec powiedz mi o swojej książce. Tak, moja książka, która się nazywa To jest bardzo polskie. To jest, wiesz, już pracuję na tą książkę przez ponad pół roku i jestem bardzo zadowolony, że skończyliśmy ją. Dokładnie teraz jest przedsprzedaż. Ta książka, bym powiedział, że jest o Polakach. Wiesz, tak naprawdę wszystkie twoje pytania to w jakiś sposób są tak w tej książce. Wszystkie te twoje, wiesz, to jest, bo myślę, że bo ty mieszkasz w Niemczech. To i jak długo tam mieszkasz? Rok. Rok, a okej. Okay. To myślę, że jak wylatujesz z Polski, jak mieszkasz w innym kraju, to zaczynasz myśleć inaczej o polskości, o kulturze i tak dalej. Że, bo tak jak ktoś mieszka w jednym kraju przez całe życie i tylko zna jedną kulturę, to tak nie myśli o kulturze, nie myśli, co to znaczy, żeby być powiedzmy Amerykaninem, jak mieszkasz w Stanach przez całe życie. Jak mieszkasz w Polsce całe życie, to może nie myślisz o tym, co to znaczy być Polakiem, albo nawet nie wiesz, co inni ludzie mogą zauważyć w twoim kraju. I dla mnie to nie miałam wyjścia, to było takie bardzo widoczne dla mnie. Nie mogłem od tego uciec, nie mogłem uciec od kultury, od polskości, od amerykańskości, nie wiem, czy to jest słowo. Mm-hmm. I to było takie bardzo widoczne dla mnie. I właśnie o tym jest ta książka, że tak jak z jednej perspektywy można powiedzieć, że to jest o moim życiu, a tak naprawdę to jest wszystko związane z kulturą. To są, powiedzmy, opowieści z mojego życia, a to jest wszystko w jakiś sposób załączone albo przyłączone do tego, co to znaczy, żeby być Polakiem, co to znaczy, żeby mieć polskich rodziców, żeby być wychowany w polskim domu. Jak ludzie w Polsce się zachowują, jak Polacy w Stanach się zachowują, jak Amerykanie się zachowują. I to jest i właśnie nazwa tej książki jest od, że miałem taki filmik, że jak wróciłem do Polski, mieszkałem w Hiszpanii ponad rok i jak wróciłem do Polski, to mój pierwszy dzień w Polsce, to tak chodziłem z kamerą i tak nagrywałem wszystko, to, co było bardzo polskie. Że tak jak mieszkasz w Polsce, nie myślisz o tym, ale tak jak na przykład te chodniki albo te słupy i tak chodzą, mówię, wow, to jest bardzo polskie i to też jest bardzo polskie. I wiesz, ludzie w Polsce nawet nie wiedzą, że to jest bardzo polskie przez to, że to jest ich rzeczywistość. I właśnie o to właśnie chodzi, żeby pokazać, co to jest polskość Polakom, którzy może nie wiedzą, co to jest. Wiesz, nie wiedzą, co to znaczy w ogóle, bo żyją tym. No i tak. Świetne. Myślę, że każdy potrzebuje takiej perspektywy, jakby wyjść na chwilę ze swojego, nie wiem, ciała i popatrzeć na siebie, na swój naród inaczej, nie? Tak. Fajnie. Jeszcze powiem, że jakby ktoś chciał kupić tą książkę, to możesz kupić na mojej stronie davezameryki.pl davezameryki.pl i w tej chwili w trakcie przedsprzedaży to jeszcze tego rozdajemy takie nagrania audio, takie specjalne, które nagrałem. Są takie historie z książki, że opowiadam te historie po prostu naturalnie, że wybraliśmy najlepsze historie i nagrałem 2,5 godziny, jak gadam o takich śmiesznych, fajnych, interesujących historii. To sprawdźcie, davezameryki.pl. Jasne. Muszę promować swoją książkę. Oczywiście, oczywiście. I myślę, że to będzie bardzo fajne. Książka jest po polsku, prawda? Tak, jest po polsku. Mhm. Dobra. Ale powiem tak, że jest napisana w bardzo prosty sposób. Oczywiście miałem redaktorkę, bo inaczej jakbym musiał sam napisać tą książkę bez
żadnej redaktorki, bez poprawek, to na pewno by to wyglądało jakby jakiś taki mały dzidziuś napisał tą książkę. To na szczęście to je, wygląda, powiedzmy, jest napisane poprawnie, ale ja powiedziałam, że to ma być napisane w taki normalny, prosty sposób, tak jak ja mówię, że oczywiście, żeby nie poprawić, żeby mimo to, że moja redaktorka poprawiała to, co ja napisałem, ona tak zostawiła to w taki sposób, że nadal czuję, że ja to napisałem, że to jest mój sposób mówienia. I nawet jak mówię po angielsku, bo piszę po angielsku, to piszę bardzo prosto, bardzo wyraźnie. Ja myślę, że to jest różnica między tym, jak ludzie się uczą, żeby pisać w Stanach i w Polsce. W Stanach to jest tak jak, okej, napisz szybko, prosto, krótkie zdania, żeby każdy zrozumiał, nawet dziecko, a w Polsce jest tak, o, ja im pokażę, zobacz, jak dobrze piszę, żeby każdy wiedział, jaki mądry jestem. O, to zdanie to jest 3 akapity. Oni będą... to nie chciałem, żeby to tak było. Chciałem, żeby było takie bardzo proste i łatwe do czytania i miłe. I wiem, że ludzie, którzy... Bo ta książka ma tak ponad 300 stron, a ludzie mówią, że jak czytasz 100 stron, to tak to po prostu tak szybko pójdzie, że się zdziwisz, że tak szybko przeczytałeś 100 stron. Ja czytałam fragment, który zamieściłeś na swojej stronie i muszę też powiedzieć, myślę, że to będzie ważne dla słuchaczy, że rzeczywiście język jest prosty, więc jeśli jesteście na B1, powinniście sobie dać radę. Także myślę, że to jest dobry materiał też do nauki, plus możecie porównać swoje doświadczenia, jeśli mieszkacie w Polsce, macie polskie rodziny i tak dalej. Czy książkę można kupić poza Polską? Tak. Tak. Okej. Ale tylko można ją zamówić na mojej stronie. Tak dosłownie, nigdzie indziej nie można kupić, tylko na davesameryki.pl, ale my wyślemy tą książkę gdziekolwiek. Okej, okay, fajnie, dobra. To dzięki Dave za spotkanie i za bardzo ciekawą proszę. Rozmowę. Dziękuję, że mnie zaprosiłaś. Dużo sukcesu z książką i oglądamy dalej twoje filmiki i powodzenia na... O, widzisz, nie zapytałam cię jeszcze, co robisz na Florydzie, ale to już poza podcastem. No, chowam się przeciw pandemii, może tak. A, i uciekasz od chmur polskich, uciekłeś. To też, dokładnie. Przeciw pandemii, może tak. I to już wszystko w tej rozmowie. Mam wielką nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, bo ja go słuchałam już chyba 3 razy i naprawdę jestem szczęśliwa, że udało mi się nawiązać kontakt z Dave'em i że tak chętnie opowiedział mi i o swojej książce, i o swojej historii i podzielił się kilkoma spostrzeżeniami, kilkoma komentarzami na temat tej swojej specjalnej, wyjątkowej perspektywy. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją historią, być może macie podobne spostrzeżenia, podobne komentarze na temat rzeczywistości za granicą w Polsce, to napiszcie mi albo maila, albo komentarz tam, gdzie słuchacie, na przykład na YouTubie. I jeśli wam się podobało, to oczywiście podzielcie się tym odcinkiem z innymi ludźmi. I zanim skończymy, chcę wam też powiedzieć, że planujemy otworzyć nowy kurs dla osób właśnie takich jak Dave i niektórzy z was. Dla osób, które gdzieś tam w domu, może od dziadków, uczyły się trochę polskiego, nie mówią jeszcze perfekcyjnie, to znaczy prawdopodobnie mówią gorzej niż Dave, na poziomie B1, B2 i nie znają zbyt dobrze gramatyki. I chciałyby zwiększyć swój poziom, polepszyć swój polski. Jeżeli jesteście zainteresowani takim kursem, to napiszcie do nas na kursy@polskidaily.eu. kursy@polskidaily.eu. No, w tym odcinku to już wszystko. A ja już się żegnam. To już koniec i bomba. Kto nie słuchał, ten trąba. Cześć!